Cześć, witajcie w nowym vlogu. Bardzo wcześnie rano, mówię cicho, bo Bartek jeszcze śpi. A ja stwierdziłam, że po prostu włączę kamerę i zacznę tego vloga na sobotę, bo tak jak mówiłam wam w odcinku, co ja nagrywałam teraz ostatnio? Trójkę tygodnia. W ogóle ten tydzień nie sprzyjał nagrywaniu, bo jest strajk nauczycieli, są egzaminy gimnazjalne i totalnie moja głowa jest zajęta czymś innym, więc ten nagrywanie zeszło na dalszy plan. Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że po prostu zupełnie nie czuję teraz tego klimatu. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem żyjącym z kamerą cały czas w ręku i no i po prostu tak się złożyło, że nie mam z tego tygodnia żadnych urywków, ale powiedziałam sobie tak, nie chcę nikogo zawieść, bo wiem, że te vlogi w sobotę są bardzo przez was lubiane, że lubicie rano wstać, wypić sobie kawę, zjeść śniadanie, nie wiem, ogarniać mieszkanie i te vlogi oglądać. Więc stwierdziłam, że biorę się w garść. Wiecie, to też trochę mi głowę na inne tory przestawia i wiecie, mogę sobie myśleć o czymś innym po prostu i stwierdziłam, że dzisiaj trochę powloguję, więc ten vlog pewnie będzie nie za długi. Bez jakiejś takiej treści przewodniej, no ale jak już tutaj jestem w kuchni, to do was pogadam. Dochodzi 8 rano. No, jest bardzo wcześnie. Obiad na szczęście mam z wczoraj, może dzisiaj tylko dogotuję jakieś ziemniaczki, moszczaj, kupił młode ziemniaki, także może dzisiaj dogotuję młode ziemniaczki. Obiad będzie, więc tak naprawdę nie mam co tutaj w kuchni do roboty. Bartek jeszcze śpi, więc też mieszkania nie będę ogarniać, no dam mu się wyspać, wiecie, jest strajk nauczycieli, no więc niech on też się tam wyśpi, niech strajkuje. Co miałam wam powiedzieć? Wczoraj ściągałam, nagrywałam w ogóle ten filmik, tą trójkę tygodnia i zauważyłam, że na, nie wiem, na której, na lewej czy na prawej dłoni miałam takie, kurczę, paznokcie już takie szczątkowe. Bo muszę wam powiedzieć, że moje paznokcie teraz to jest w ogóle, to jest jakiś żart po prostu, co ja mam z paznokciami. Jak mam paznokcie niepomalowane, to one mi się łamią, rozdwajają po prostu do granic możliwości. Już są tak krótkie, że wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby się gdzieś zahaczyły, a i tak zawsze coś tam się gdzieś zahaczy. I jakieś 2 tygodnie temu w zapasach swoich znalazłam bazę Peel Off Ness, którą dostałam albo na Meet Beauty w zeszłym roku, albo ona była w jakimś pudełku, bo ja ją na pewno gdzieś od kogoś dostałam. Wiecie, że ja hybryd sobie w domu nie robię, nigdy tego nie robiłam, zawsze chodziłam do koleżanki, która robiła mi hybrydy, zresztą przepięknie Ania robi hybrydy i gdybyście, jeżeli jesteście z Łodzi i szukacie kogoś, kto przepięknie robi, poznacie, że nie tylko hybrydy, wszystkie akryle, żele, fręcze, w ogóle tam mistrzostwa zdobywa, naprawdę dziewczyna jest pasjonatką paznokci, zawsze chodziłam do niej, ona robiła mi przepiękne paznokcie, ale ja też nie chciałam być już takim niewolnikiem, wiecie, że ja naprawdę już tak długo robiłam te paznokcie, że po prostu to się staje taka... stały punkt miesiąca, że po prostu trzeba na te paznokcie jechać, trzeba je zrobić, czy odrost was denerwuje, czy nie, musicie czekać na swój wyznaczony termin, czy na jakąś tam, wiecie, datę, czy godzinę i trzeba chodzić z takimi paznokciami, które mi się niekoniecznie podobały. Poza tym ja tak ciągiem nosiłam te paznokcie chyba 1,5 roku. No, tak mi się wydaje. I w końcu te paznokcie zdjęłam, potem tak doprowadzałam je do porządku, potem trochę malowałam. Lakier mi się trzyma maksymalnie 1–2 dni, to w ogóle jest maks, więc ja co drugi dzień muszę te paznokcie zmywać, przemalowywać. Potem nosiłam tylko odżywkę, bo też mi się nie chciało, no ale te paznokcie, te ręce takie blade, ja lubię mieć umalowane paznokcie, więc jakby domalowywałam i codziennie wykonywałam tą czynność. I jak znalazłam tą bazę z NES, no to stwierdziłam, że zrobię sobie na tej peel-off bazie, bo u mnie najgorszym właśnie procesem w hybrydach jest ich ściąganie. Ja nie znoszę ściągania hybryd, no więc baza peel-off z NES-a to jest baza, którą podważamy patyczkiem bambusowym i ona powinna tak jak naklejka ładnie nam z paznokci schodzić. I te paznokcie, które nosiłam, te czerwone przez jakieś, no 12 dni na pewno, bez uszczerbku, zrobiła mi moja córka. Bo ona bardzo ładnie też umie robić paznokcie, więc w gabinecie przy lampie wzięłyśmy tą bazę NES i zrobiłam te paznokcie i ładnie mi się na tej bazie trzymały, no ale zaczął już gdzieś tam być odrost, coś tam mi gdzieś odprysnęło, nie mam swoich pierścionków i też się czuję bez lakieru, bez tych wszystkich dodatkowych tutaj, ja lubię na kciuku ten pierścionek nosić i taka się czuję goła. I ona mi zrobiła te paznokcie, ładnie mi się trzymały, no ale zaczęło odchodzić, więc wczoraj mówię, muszę sobie, nie, przedwczoraj chyba już mówię, muszę sobie te paznokcie ściągnąć, ponieważ nie miałam w domu żadnego patyczka bambusowego, wszystko miałam w gabinecie, no to zaczęłam, wiecie, próbowałam ten lakier zdjąć paznokciem, nie ma opcji, w ogóle nie ma takiej opcji, więc pomyślałam sobie, kurczę, jak ten patyk da radę. No i te patyczki jeszcze miałam nowe, takie, wiecie, szpiczaste, dosyć ostre i wczoraj zaczęłam tam skubać w tych paznokciach i tak prawą ręką, lewą sobie zrobiłam, co wcale nie było takie banalne, bo naprawdę trzeba się tym patyczkiem naskubać, żeby zdjąć, ale okej, zdjęłam, wypolerowałam sobie tą rękę, natomiast miałam taki problem, żeby odwrotnie, mi jest bardzo ciężko pracować właśnie lewą ręką, dlatego ja nie znoszę robić paznokci sobie, bo mi się bardzo ciężko pracuje lewą ręką, no więc
To, ile ja się namęczyłam, słuchajcie, żeby zdjąć z prawej dłoni wczoraj lewą ręką te paznokcie, to chyba nigdy więcej po prostu tej hybrydy nie zrobię, bo z kciuka to w ogóle musiałam spiłować pilniczkiem. W ogóle nie mogłam tego patyczka pod tą hybrydę włożyć, więc niby jest to fajne, że ta baza pozwala na oddychanie płytki, że ona się nie zgrzewa z płytką, bo to jest tak, że nakładacie warstwę tej bazy, czekacie, aż ona wyschnie, nakładacie kolorową hybrydę, nakładacie top i dopiero, znaczy hybrydę kolorową utwardzacie w lampie, top utwardzacie w lampie, ale samej bazy nie utwardzacie, więc ona się jakby nie zespala z płytką paznokcia i to jest fajne, bo w sumie no ładnie ta płytka teraz wygląda, nie jest jakaś, wiecie, porysowana czy coś, ale no ściąganie wcale nie jest takie bezproblematyczne. Dobra, zrobił się strasznie długi monolog o moich paznokciach, ale nie mogę tego przeżyć właśnie, że są takie gołe te ręce i teraz stoję teraz właśnie przed decyzją, czy sobie teraz przez kilka dni znowu malować odżywką i takim lakierem zwykłym, czy jechać do gabinetu i jeszcze raz na tą bazę położyć teraz inny kolor, mając na uwadze to, że to ściąganie za te 10-12 dni wcale nie będzie takie proste, no ale jednak przez 10-12 dni będę miała umalowane paznokcie, także nie wiem, a może wy mi coś doradzicie, dajcie znać, czy byście malowały po prostu odżywką albo codziennie przemalowywały zwykły lakier, czy jednak dać jeszcze szansę tej odżywce. Pewnie słyszycie, że co jakiś czas będzie cięcie i ja muszę sobie tutaj zakasłać, bo tracę głos. Mam nadzieję, że to jest alergiczne, bo ja teraz jestem też cały czas na lekach tych alergicznych, bo to jest czas dla alergików okropny. Muszę wam powiedzieć, no pięknie, wszystko kwitnie, fajnie, chociaż deszcz nie pada. Boję się takiego momentu, że spadnie deszcz, zrobi się ciepło i to wszystko nagle tak wybuchnie, ta przyroda, zacznie wszystko kwitnąć, pylić i wtedy już w ogóle alergicy... Alergicy wiedzą, co nas czeka. Słuchajcie, wczoraj wieczorem, jak wracałam do domu, wstąpiłam jeszcze do Rossmana. Wstąpiliśmy, bo nie byłam sama. Robiliśmy tam różne zakupy i tutaj na blacie w kuchni stoją te rzeczy, więc oczywiście to nie jest nic jakiegoś tam ekstra, ale no pokażę wam parę rzeczy, które tu wpadły. Część rzeczy pewnie już została rozłożona, a część, dlatego że było już naprawdę bardzo późno, została tutaj w pokoju. Złapałam wczoraj taki skrab do ciała Dove o zapachu kiwi z aloesem. Co tutaj jest napisane, zaraz zobaczymy. Złuszczający peeling kiwi i aloes. I to było na promocji z kartą Rossmana, z aplikacją. No tak, oprócz tego, że jest to peeling, to tutaj nic więcej nie jest napisane. O, moment, moment. Złuszczający peeling do ciała, unikaj kontaktu z oczami. No to chyba wszyscy wiemy. Aha, podjechał kurier, dobra, zaraz przyjdę. Myślałam, że to kolejna transza z Shein. Bo pisali do mnie, czy dostałam już resztę sukienek. Pokazywałam wam ostatnio, że przyszła jedna, a tam miało przyjść chyba 3 albo 4 te sukienki. Pisali do mnie, czy doszła już ta paczka, bo oni mają informację, że ona jest już w Polsce, natomiast ja jeszcze jej nie dostałam, więc myślałam, że to jest Shein, a to nie Shein, tylko przesyłka od AA z nowościami. Zobaczcie, jakie ta dziewczyna ma obłędnie niebieskie oczy. Wiem, że to może być jakiś filtr, ale jest taka... Tak naturalna, ma piegi, ma bardzo lekko kryjący podkład, ma piękne, ciemne brwi, ładne usta, fajna młoda dziewczyna, właśnie taka, to mi się podoba, że ten makijaż jest tutaj wykonany, ale jednak całe naturalne piękno tej dziewczyny jest zachowane, także jeżeli dziewczyna jest młoda, ładna, nie wiem czy widzicie też jakie ma brwi, takie nie do końca wyregulowane, takie bardzo naturalne, no. Podoba mi się, zaraz wam pokażę, ale chciałam wam pokazać jeszcze tutaj te zakupy tak na szybko z Rossmana. Pokazałam wam ten peeling kiwi i aloes i on mnie, słuchajcie, urzekł. Ja w ogóle peelingowanie ciała, wygładzanie to jest podstawa w pielęgnacji, ale on mnie urzekł zapachem. Ma taki miętowo-seledynowy kolor. Kurczę, mam nadzieję, że się tutaj coś nie ściemniło jak odeszłam. Przepiękny zapach i takie czarne widzę. To są pewnie pestki kiwi, takie czarne, złuszczające granulki. Zapach ma przepiękny, świeży. Były jeszcze dwa chyba zapachy, jakieś tam masło, shea i granat bodajże, ale tamte zapachy były takie bardziej dla mnie jesienno-zimowe, a ten jest taki idealnie letni i on w tej aplikacji był naprawdę sporo tańszy, więc sobie wzięłam, wiecie, teraz ja po prostu... Peelingi to ja mogłabym stosować codziennie. Kolejną rzeczą, jaką chwyciłam tak na wypróbowanie z czystej ciekawości, to jest Bibio Ewa Chodakowska, spirulina, chlorella i algi, naturalny deo rolon. Już go rano użyłam, ale z powrotem go tutaj przyniosłam, żeby wam pokazać. 99% składników pochodzenia naturalnego. On jest w takiej kulce normalnej. I tak, jak go użyłam, to ta kulka była wilgotna, a ona się teraz tak trochę kręci wokół własnej osi i widzę, że nie jest już wilgotna, więc... Aha, jak trochę go, wiecie co, tak przechyliłam i nacisnęłam, to trochę znowu zwilgotniała.
Pomyślałam sobie, że będę go trzymała w ten sposób w łazience, żeby ta rolka zawsze była nawilżona, ale tutaj to dno jest wypukłe, więc najwyżej w jakimś koszyczku. Jestem bardzo ciekawa, jest kilka nut zapachowych, one wszystkie fajnie brzmią, ten pachnie bardzo delikatnie, ale ja spirulina i algi uważam, że są fantastyczne, jeżeli chodzi o pielęgnację, tym bardziej, jeżeli to jest naturalne, wiecie, jakiś antyperspirant, to może się dobrze sprawdzać w taki łagodzący sposób. Tutaj jest też chyba sok z aloesu, 6 miesięcy od otwarcia, no zobaczymy, jestem ciekawa. Ewka robi fajne rzeczy, więc przypuszczam, że to również może być strzał w dziesiątkę. I to wiecie, te kosmetyki naturalne, które ona wypuściła, nie są drogie w porównaniu do innych kosmetyków naturalnych, bo to kosztowało tam około 16 zł, balsamy około 20, już są żele pod prysznic, chyba są tylko trzy produkty, deo, żel i balsam. Nie wiem, spróbowałam trochę tutaj może rozjaśnić, bo wydaje mi się, że jak odeszłam, to ta ostrość się jakoś tak przyciemniła. Wzięłam też Isana mydło do rąk Breezy Ocean o morskim świeżym zapachu. Ostatnio w jakimś programie było powiedziane, że Polacy właśnie strasznie lubią nutę morskiego świeżego zapachu, chociaż nikt tak naprawdę nie wie, jak to pachnie i to powinno pachnieć tak piaskiem, solą, wodą, a zazwyczaj u nas to jest taki, ten zapach jest taki niebieski, taki ostrawy. Jak tak właśnie zobaczyłam tą butelkę, to mi się przypomniało, jak oni mówili, że ciekawe, jak pachnie morski świeży zapach. No to właśnie o takim zapachu wzięłam to mydło. Teraz mam mango, które bardzo lubię, bo jest takie bardzo soczyste. Wzięłam jeszcze Cret Bio żel do WC z aktywatorem enzymatycznym. To jest biodegradowalny, jakiś naturalny, taki wiecie, bio Domestos, powiedzmy sobie, taki do dezynfekcji toalety. Jestem bardzo ciekawa i muszę Wam powiedzieć, że coraz bardziej zwracam uwagę, mało tego, że tam na kosmetyki, jakie kupuję, czy tam na to, co jemy. Ja nie kupuję jakichś tam super, wiecie, bioproduktów, ale jednak staram się zwracać uwagę bardzo na to, co jemy, ale też zaczęłam zwracać uwagę na to, co jest w takiej chemii. Jeżeli mogę wypróbować jakiś biodegradowalny, coś może przyjemniejszego, przyjemniejszego dla środowiska zamiast Domestosa, no, który w każdym domu jest zawsze, no to biorę. Wzięłam Silana Sky Fresh, to jest taki produkt, do którego ja zawsze wracam. Lubię zmieniać te zapachy i teraz jakoś tak przerzuciłam się na kokolino, miałam strasznie dużo tego kokolino i różowe, i niebieskie, o, łańcuszka szukam, i różowe, i niebieskie, i żółte, ale jak zobaczyłam wczoraj tego Silana, no to mówię, a, wrócę do niego, bo to jest taki właśnie świeży, rześki zapach. I wzięłam jeszcze płyn do prania, też pierwszy raz, zawsze używałam kapsułek, kiedyś dawno używałam proszku, ale a, ja mam bardzo małą łazienkę i po prostu pudło z proszkiem, nie. Nie mam tego gdzie trzymać. Poza tym zawsze mi się ta szufladka od proszku brudziła, ten proszek się tam osadzał, trzeba było ją myć, rozsypywał się. Nie chcę więcej proszku. Zdarzyło mi się parę razy, że proszek mi się nie doprał z prania, nie wiem, czy była za niska temperatura, gdzieś tam jakieś smugi od tego proszku zostały. Później używałam tylko i wyłącznie kapsułek, a po jakimś czasie stwierdziłam, że spróbuję żele do prania i już, nie wiem, już co najmniej pół roku albo więcej piorę w żelach i bardzo mi się sprawdzają. Wizira jeszcze nie miałam. Alpejska świeżość, skoncentrowany produkt na 20 prań z mocą zawartego wewnątrz intensyfikatora prania, ale oni już po prostu wymyślają, słuchajcie, po prostu płyn do prania, zobaczymy. Te wszystkie rzeczy były chyba w jakichś ofertach promocyjnych, chociaż nie, te dwie rzeczy, nie, to też nie było w promocji, także to nie są żadne promocyjne rzeczy, one po prostu chwycone zostały, no bo są mi potrzebne. A, może jak już tutaj tak sobie do Was gadam, coś czuję w ogóle, że ten vlog wyjdzie taki strasznie przegadany tutaj z kuchni, no to pokażę Wam, co jeszcze tutaj będziemy testować z Oceanika. Cały czas używam tych boosterów i tego kremu właśnie AA, no bo Oceanik to są kosmetyki AA i muszę Wam powiedzieć, że ja te boosterki po prostu pokochałam. Cały czas sobie dodaję do dziennego kremu, do nocnego kremu. Ten krem o konsystencji śmietanki cały czas używam, jest bardzo, bardzo przyjemny pod makijaż. A teraz dostałam z tej serii For Lift Skin by Oceanic. To jest to samo, co kiedyś miałam takie serum For Less Age. Jest też to serum do brwi i rzęs. Teraz dostałam, słuchajcie, korygujący krem pod oczy, redukcja cieni pod oczami z aktywnym glikolem. Bardzo ciekawe. Witamina E, witamina B, złoto koloidalne, peptyd nowej generacji, masła i oleje roślinne, witamina E, także no, super. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, kremy pod oczy są u mnie bardzo mile widziane, no jak jeszcze mają korygować cienie, to już w ogóle super, ja co prawda borykam się też z opuchnięciami, ale to takim, wiecie, bardziej, powinnam mieć taki krem rano, taki zimny z lodówki, powinnam mieć zazwyczaj, żeby sobie nakładać i może jakieś płatki pod oczy zaraz sobie schowam, także ten krem będę używała, on ma pojemność, bo taki dosyć ciężki, nie, 15 ml. Może go potem otworzymy, zobaczymy jaką ma tubę. Następna rzecz bardzo fajnie, z tej serii AA Vegan, to jest
podkład kryjąco-witalizujący z aloesem w odcieniu 103 Light Beige, odcień 103 Light Beige. Seria nazywa się Fresh i tutaj jest znaczek Fundacji Viva, odpowiedni dla wegan i wegetarian. Bardzo fajnie, super. Na pewno zobaczymy. Kolejna rzecz to krem do stóp ochronny. Chroni skórę stóp Aquaceli. Tak się nazywa. Identyczna tubka jak kremu do rąk. No, to są takie produkty codziennego użytku. Także te trzy rzeczy. Tutaj do tego jeszcze są jakieś próbeczki, pewnie innych produktów. Tutaj jest krem na dzień 20 z 20 filtrem. A, to jest wszystko. 5 próbek, czyli 10 ml w sumie kremu z 20 filtrem. Także bardzo fajnie, że tak wygląda przesyłka marki Oceanic. Zobaczymy, na pewno będę Wam opowiadać, bo jak tylko pokończą mi się rzeczy, które używam, to sobie otworzę. Jestem bardzo ciekawa tego podkładu, no oczywiście o kremie pod oczy to już nie muszę mówić, że jestem ciekawa. Dobra, słuchajcie, jest godzina, no trochę już tu postałam, trochę z Wami pogadałam, także zbieram się, żeby coś robić, oczywiście coś w miarę cicho, może wstawię po prostu pralkę. O, potem się jeszcze do Was odezwę. Na razie. Mogą być pytania, co aktualnie używam do pielęgnacji swoich paznokci po zdjęciu hybryd i w ogóle po takim dochodzeniu do siebie. O, tak wyglądają moje paznokcie po wczorajszym zdejmowaniu hybryd, po wypolerowaniu no, zwykłą polerką, trochę kostką, trochę polerką i pilniczkiem i nałożone mam jedną warstwę tej oliwki. Wszystkie te produkty są marki Eveline, bo ja uważam, że Eveline w ogóle chyba nie ma sobie równych, słuchajcie, w takiej pielęgnacji paznokciowej. Bardzo mi się wszystkie ich te odżywki i oliwki sprawdzają, bardzo lubię. Zresztą sporo kosmetyków Eveline się u mnie przewinęło, przewija i generalnie ze wszystkich jestem zadowolona. Natomiast te paznokciowe naprawdę nie mają sobie równych. I to jest ta oliwka, której już mam, no, malutko. Używam jej bardzo często, właściwie po każdym przemalowaniu czy zdejmowaniu hybryd, przy każdej pielęgnacji takiej około paznokciowej jej używam. Bardzo ją lubię, jest naprawdę gęsta, jest wydajna, nadaje taki ładny właśnie połysk na paznokciach i kilka razy dziennie w ciągu dnia sobie dokładam. Jak mam taki dzień, że właśnie w ogóle nie będę tych paznokci malowała, no to nakładam sobie tylko tą oliwkę. Tutaj jest taka maska Slip Off Sleeping Mask, Peel Off Sleeping Mask. I to jest taka maska w żelu. Ona jest tak wydajna, że to słuchajcie, w ogóle nie wiem, to jest nie do zużycia. I to nie jest produkt, który zastyga na paznokciu, który tworzy taką warstwę jak lakier, tylko to jest taki jakby żel, który tworzy na powierzchni taką foliową powłoczkę, która rano, tak jak tu jest napisane peel off, normalnie schodzi przy myciu rąk i to tak ma zabezpieczyć. Przyznam szczerze, że nie stosuję tego zbyt często, ale jak wieczorem coś mnie najdzie, szczególnie właśnie jak wieczorem sobie ściągam albo przewaluję paznokcie i będę robiła rano coś z nimi kolorowego, no to staram się o tej odżywce też pamiętać. No i to jest produkt, który już ma takie zużycie. To jest odżywka właśnie zastygająca After Hybrid Revitalum. Odżywka utwardzająca do paznokci. Bardzo dobra odżywka, którą ja zawsze stosuję przed malowaniem lakierem kolorowym albo zostawiam ją samodzielnie na paznokciach i ona właśnie zabezpiecza paznokieć przed rozdwajaniem i bardzo dobrze mi się sprawdza. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby bez takich odżywek funkcjonować. Miałam już różne. Miałam chyba i z Celi i jakichś tam innych firm, ale jakoś żadne produkty te około paznokciowe, tak jak Eveline, mi się tak dobrze nie sprawdzały, więc zawsze bardzo chętnie do nich wracam i bardzo Wam polecam, jak macie jakieś paznokciowe problemy.